Krótki spacer po Słupsku zaczynamy od ulicy Szarych Szeregów, przy której wznosi się eklektyczny budynek starostwa powiatowego, wybudowany w 1903 roku. Budynek został zaprojektowany przez rządowego radcę budowlanego Karla Bera, który zaproponował bogaty wystrój architektoniczny. Ryzality, kolumny, pilastry, portale, balkony, tarcze z symbolami. W szczycie ryzalitu od ulicy Szarych Szeregów umieszczono herb Słupska, czerwonego gryfa unoszącego się nad trzema falami. Dominującym akcentem budynku jest wieża zegarowa, zwieńczona hełmem z latarnią, która ma 35 metrów wysokości. Wieże zdobią gzymsy, pionowe lizeny, kule i ornamenty wachlarzowe. Elewacja wykonana jest z cegły licówki, a elementy dekoracyjne, obramowania okien, balkony, szczyty z piaskowca. Z mostu na rzece Słupi widać wieżę Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mieści się w zabytkowym pokościelnym budynku z końca XIII wieku. Na bulwarze nadrzecznym wznosi się pomnik Jana Kilińskiego autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego, odsłonięty w 1973 roku. W połowie odległości między starostwem a ratuszem, która wynosi w prostej linii 560 metrów, wznosi się kościół mariacki z XIII wieku. Ten kościół będzie pokazany w oddzielnym filmie. Niedaleko kościoła wznosi się budynek poczty. Wybudowano go w 1879 roku według projektu Augusta Kinda pod nadzorem radcy pocztowego Wolfa i architekta Flesburga. Dwa skrzydła budynku łączą się ściętym narożnikiem. Wejście główne znajduje się w narożnym ryzalicie i jest zwieńczone wieżyczką z krenelarzem. Elewacje wyłożone są cegłą klinkierową koloru pomarańczowego z ozdobnymi pasami w kolorze ciemniejszym. Pod oknami zastosowano ciemnozielone płytki ceramiczne. Neogotycki budynek do dziś nie uległ przemianom. Na ulicy Nowobramskiej stoi w charakterze pomnika tramwaj typu 2N2. Komunikację tramwajową zamknięto w marcu 1959 roku. W tramwaju mieści się sezonowy punkt informacji turystycznej. Nowa brama to najmłodsza z trzech głównych średniowiecznych bram miejskich. Zamykała wyjazd w kierunku Sławna, Darłowa i Szczecina. W pierwszej połowie XIV wieku powstały dolne partie z ostrołkowym przejazdem bramnym. Górną kondygnację do wysokości obecnego gzymsu nadbudowano w latach 1380-1385. W 1724 roku nakryto bramę czterospadowym dachem namiotowym z latarnią. Elewacja zachodnia jest symetryczna. Nad przyziemiem na każdej z trzech kondygnacji znajdują się po dwa okna umieszczone w trzeciej i piątej blendzie. W zwieńczeniu fryz arkadkowy. W bramie mieści się pracownia sztuk plastycznych Nowa Brama. Przy wejściu do podziemnego przejścia pod ulicą Anny Łajmink znajduje się luksusowa kamienica czynszowa z 1905 roku. Mansardowy dach zwieńczają szczyty o płynnej linii. Dwa wykusze, wieżyczki na planie koła nakryte są kopułami ze sterczynami. Elewacja jest bogato zdobiona motywami secesyjnymi. Po drugiej stronie widoczny jest narożny budynek zwany Słupskim Belwederkiem, zbudowany w stylu secesyjnym w 1866 roku. Zaglądam na chwilę na pięknie ukwiecony skwer imienia pierwszych Słupczan. Skwer położony jest między ulicą Anny Łajmink a ulicą Starzyńskiego. Na skwerze znajduje się jeden z najciekawszych pomników Słupska, Upokorzony, dzieło Fritza Klimsza, wybitnego niemieckiego rzeźbiarza z 1918 roku. Pomnik sprowadzono w 1970 roku z Damnicy, gdzie niszczał na cmentarzu, poddano gruntownej konserwacji i ustawiono na skwerze. Na budynku przy ulicy Starzyńskiego, od strony skweru, powstała artystyczna wizja ulicy tętniącej życiem. Mural ma 317 metrów kwadratowych. Warto mu się przyjrzeć.
Mural zaprojektowało studio Good Looking Studio SC z Warszawy. Na placu Zwycięstwa 11, naprzeciwko ratusza, wznosi się dom towarowy Słowinic z około 1910 roku. W środku znajduje się najstarsza w Europie wciąż działająca drewniana winda. Obecny ratusz, trzeci z kolei ratusz Słupska, jest dominującą budowlą na tym placu. Inicjatorem jego budowy był Hans Mates, pierwszy burmistrz miasta w latach 1893-1905. W ogłoszonym konkursie zwyciężył projekt, którego autorami byli profesor Karl Zahar i inżynier Rudolf Wall z Berlina. Ratusz zaprojektowano w stylu neogotyckim. Nad całością góruje masywna wieża zegarowa nakryta cebulastą kopułą. Malowniczo rozczłonkowane trójkątne szczyty przysłaniają dachy skrzydeł bocznych. Korpus główny i skrzydła nakryte są dwuspadowym dachem. Budowla zamyka plac Zwycięstwa od zachodu. Dominującym kolorem jest czerwień dachówek i cegieł ścian. W wieży zegarowej, trochę wysuniętej przed lico fasady, znajduje się balkon. Nad ostrołkowym wejściem widnieje wizerunek orła białego bez korony. Po obu stronach zawieszono stylowe kute kinkiety. Po bokach fasady znajdują się bramy wjazdowe z kutym, secesyjnym ogrodzeniem. Główne wejście prowadzi do bogato zdobionej sieni z szerokimi kamiennymi schodami. Żebrowane sklepienie wspiera się na półkolumnach. Nad drzwiami znajduje się witraż o motywach roślinnych z herbem miasta, gryfem na falach i datą powstania ratusza 1900-1901. Po obu stronach sieni znajdują się obrazy profesora Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie Friedricha Kleina Chevalier. Po prawej wyładunek w porcie Ustka, po lewej targ rybny w Słupsku. Mężczyzna w brązowym kapeluszu z brodą i w okularach to burmistrz Hans Mates. Przez hol parteru, którego sklepienie gwiaździste wspiera się na kolumnach, wchodzimy na pierwsze piętro. Witraże w oknach klatki schodowej wykonano w 1990 roku w pracowni Zbigniewa Jaworskiego z Wrocławia. Zdobienia holu parteru i dwóch pozostałych kondygnacji są podobne. W holu pierwszego piętra, na którym znajduje się gabinet prezydenta miasta, ustawiono szereg gablot z proporczykami i pamiątkowymi medalami z różnych wydarzeń w życiu miasta. W tej gablotce znajduje się jednodolarówka ze Słupskiem. W innej umieszczono kopię bursztynowej figurki Niedźwiadka Szczęścia. Jest to figurka z okresu neolitu, znaleziona w 1887 roku w okolicy Słupska podczas kopania torfu. To gablota 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz nieistniejącego już
Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Swoją gablotę ma również klub sportowy Czarni Słupsk, odnoszący największe sukcesy w koszykówce. Wchodzimy po 180 stopniach na wieżę zegarową. Na jednej z kondygnacji ustawiono makiety zabytkowych budynków miasta, w tym ratusza. Galeria portretów burmistrzów i prezydentów Słupska. Zegar, którego mechanizm jest dziełem Otto Pilla ze Słupska, działa od 1901 roku. Na wieży znajduje się taras widokowy. Przed oczami widza rozciąga się wspaniała panorama Słupska oraz dolina rzeki Słupi. Na dużej fotografii panoramy miasta oznaczono cyframi ważniejsze zabytki i instytucje, a pod nią ich nazwy. Pozwala to na lokalizację poszczególnych obiektów. Od prawej budynek ZUS i delegatura Urzędu Wojewódzkiego. Kościół świętego Jacka z przełomu XIII i XIV wieków. Za nim widać wieżę Zamku Książąt Pomorskich, wiek XVI. Ceglasty trójkąt na biało-żółtym tle to brama młyńska, wiek XIV. Budynek poczty, wiek XIX. Kościół mariacki z XIV wieku. Dom towarowy Słowiniec z 1911 roku. Nowa brama i biblioteka miejska, wiek XIV. Restauracja Metro, 1903 rok. I mały ratusz z XIX wieku. Szara wieża wieńczy jedną z narożnych kamienic. Na Placu Zwycięstwa wznosi się pomnik żołnierza polskiego, wykonany w 1962 roku według projektu Krystyny Trzeciak.